Mamy taką możliwość. Przekazuję głos, może kto chce zacząć? Ja mogę zacząć. I Jędrzej, kto uważa. Pan chce zacząć? Nie, ja chętnie dołączę. Tak. Dzień dobry. Ten temat uważam, mi się wydaje już troszeczkę wyeksploatowany, dlatego że on się ciągle przewija w mediach, ale w związku z tym, że się przewija w mediach, to uważam, jest wiele różnych opinii i sposobów ujęcia, które w gruncie rzeczy zaciemniają problem i nie pozwalają na rzetelną jakąś dyskusję, debatę. Tutaj wiele, że tak powiem, emocjonalnych postaw raczej wchodzi w grę niż przyjrzenie się problemowi czy analiza. Ja bym powiedział tak, jeżeli patrzymy na kwestie imigrantów, to bym następujące jakby tutaj płaszczyzny czy pola rozróżnił. Pierwsze to jest kwestia etyczna, czyli to jest pytanie o to, takie podstawowe, czy ludziom w potrzebie należy pomóc? To jest takie podstawowe pytanie, banalne, oczywiste. Następnie, czy jesteśmy zobowiązani wszystkim pomagać? Jakie mamy kręgi odpowiedzialności wobec osób, które są w potrzebie? Wreszcie, jeżeli mówimy o kwestiach medycznych, to z kolei jest pytanie o skutki działań. Krótkofalowe, długofalowe. Kiedy przechodzimy do skutków działań długofalowych, krótkofalowych, to już znajdujemy się, bym powiedział, na obszarze polityki. Czyli jaką postawę i jaką, że tak powiem, jakie działania powinni podejmować politycy. Politycy, którzy w moim mniemaniu powinni patrzeć na sprawy kierowania problemami czy zarządzania społeczeństwem długofalowo. A więc jest pytanie, jak się dyskurs polityczny ma do dyskursu etycznego? Czy jakby nie mamy do czynienia ze swego rodzaju pomieszaniem sfer? Czy polityk, który się kieruje tylko i wyłącznie współczuciem, czy on się nawala na polityka? Takie bym pytanie zadał. Wreszcie, czy podejmowanie decyzji nie wiąże się z tym, że niestety czasami jakby trzeba brać pod uwagę to, że nie wszyscy są uratowani, czy nie wszyscy są wszystkim czynimy dobro. To też jest jakby polityka. Polityk powinien jakby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jeżeli się przyjrzymy na przykład rządzącym, którzy na przykład działali w czasie II wojny światowej, czy w okresach konfliktów różnych, no to oni się raczej nie kierowali zasadami współczucia, czy oddania każdemu tego dobra i jakby troski o każdą osobę, ale patrzyli na długofalowe skutki i tutaj można różne przykłady podawać, kiedy niestety była konieczność wyboru, która wiązała się z poświęceniem określonej ilości ludzi, niestety. W imię czego? W imię tego, że na dłuższą metę po prostu efekt był właśnie taki pozytywny dla społeczeństwa i było więcej dobra w ostatecznym efekcie. I tutaj bym powiedział, polityk w moim mniemaniu powinien się raczej kierować etyką konsekwencjalistyczną. Takim utylitarystycznym rachunkiem. On czasami się wydaje bezduszny i czasami się wydaje taki pozbawiony takiej troski i zimny, ale
Myślę, że tego oczekujemy od polityków. Przemawiasz jak wyrocznie, a to strzelać do nich, czy co? Zapytanie tylko zadajesz, a jakieś odpowiedzi? To co robisz? Na razie zadaję pytania. A. No zaraz będzie dyskusja, nie? No. Dobra, to co? Profesor Piecuch. Miałem zagajać. Dobrze, dobrze, wspaniale. Dlatego zadaję pytania. I jeszcze jedno, jeszcze nie skończyłem. No, jeszcze jeden wątek w tym wszystkim jest pytanie o, i też się to przejawia, to też musi zadać pytanie, o islam. Kultura europejska, a islam. Czy jest coś takiego jak możliwość pogodzenia wartości europejskich i wartości, które niesie ze sobą współczesny, jak wiemy, dosyć wojowniczy islam. Bo to jest moje zagadnienie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, naturalnie mój przedmówca pokazał niektóre z aspektów uchodźstwa. Jest ich o wiele więcej. Jest też aspekt religijny bardzo ważny. Jest też aspekt prawny. Jest też aspekt kulturowy. Jest też aspekt filozoficzny. Może zacznę od tego filozoficznego. Sprawa uchodźstwa to też sprawa tego, co w filozofii rozważane jest przez Levinasa, przez Derrida jako fenomen gościnności. I zacznijmy może od tego. Przynajmniej ja bym tak chciał wprowadzić. Jest oczywiście wiele innych dróg dostępu do tego fenomenu. Gościnność, słowo jest zagadkowe. Jeżeli to słowo podzielimy dywizą, to mamy gościa i innego. Tego obcego, który chce przyjść do naszego domu. Bo właściwie problematyka uchodźstwa obraca się wokół jednej kwestii. Przyjmować, nie przyjmować. I to jest rozważane z wszystkich stron. A potem ewentualnie jeszcze sprawa, jak powinna przebiegać, jeżeli przyjąć, jak powinna przebiegać integracja. Słowo jest zagadkowe i fenomen jest zagadkowy. Skoro gościnność, gość i inność, to trzeba się liczyć z tym, że ten inny pozostanie inny. Że przyjmując kogokolwiek, podejmujemy zawsze pewne ryzyko. I z tego świata ryzyka nie wyjdziemy i z tego świata dwuznaczności tak naprawdę nic nas nie wyprowadzi. Myślę, ani religia, ani etyka, ani polityka na tą dwuznaczność przyjęcia uchodźcy jako gościa trzeba się zgodzić. Ta dwuznaczność, tranzytywność semantyczna tego określenia jest dosyć duże, ja tylko zwrócę na jedną sprawę uwagę. Że przyjmując kogoś, ten drugi może stać się moim przyjacielem i może stać się moim wrogiem. Sugeruje nam to już język łaciński. W języku łacińskim gość to hostes, a wróg to hostis. Widać, jak blisko źródło słów pokazuje tę już dwuznaczność i ryzyko u samego początku. Więc jest to też pytanie o naszą kulturę gościnności. To jest aspekt taki filozoficzny, z jednej strony oczywiście filozofii etycznej jest jak najbardziej. Drugi aspekt religijny, tu mogę się od razu określić istotą, może przesadzam, ale głównym wątkiem chrześcijaństwa jest gościnność, uchodźstwo, wędrówka, tułacz. A patrząc od strony literackiej, to mamy takiego przedstawiciela, który mówi nam o uchodźstwie, który nam mówi nie tylko o uchodźstwie, ale o wędrówce. To jest mianowicie Odyseusz. Odys jest taką figurą, która idzie poprzez wieki. To z jednej strony i kręta, czy rozpoczyna rozmaite podróże do swojej rodzinnej i taki nie może trafić. Ale proszę Państwa, to jest figura, w której się odnajdują wszyscy i każdy z nas, bo
O tak naprawdę wszyscy z punktu widzenia jeszcze religijnego i tego jesteśmy, i tego homeryckiego jesteśmy na uchodźstwie. To znaczy, jako mityczna figura Odys jest takim kluczem interpretacyjnym historii i kondycji opumana każdego człowieka, a jest to historia, jakby nie było człowieka w drodze. To może tyle z sedem zagajenia. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja mogę tylko wypowiedzieć się w tej kwestii jako praktyk. Jako człowiek, który 17 lat już minęło w tej chwili, spędza w zachodniej Afryce. Mam do czynienia z Afrykanami o różnej orientacji, jeśli chodzi o religię. I z chrześcijanami, i z muzułmanami. Śpię pod jednym kocem czasami, w warunkach ekstremalnych. Mówimy, jeżeli mówimy o uchodźstwie, o sytuacji, jaka w tej chwili zapanowała w związku z wojną w Syrii, to ja bym chciał, żebyśmy wszyscy przyjęli najpierw aspekt człowieczeństwa. Wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi i wszyscy możemy znaleźć się w podobnej sytuacji. Nie wiemy, co nam przyniesie przyszłość. Mamy tam jedzą wojnę ukraińsko-rosyjską. Przecież równie dobrze to może i nas spotkać. W każdej chwili. I to my się możemy znaleźć w takiej sytuacji, kiedy ościenne kraje będą, kiedy też to przerabialiśmy już tu nie tak dawno. Niektórzy, jak słucha się wypowiedzi niektórych polityków, no to przerażenie, włosy dęba stają. Ja jestem człowiekiem niewierzącym, ale wydaje mi się, że jesteśmy ludźmi. Oczywiście można to poczytywać za naiwność, za jakąś, że przyjmujemy. Każdy niech się kieruje zdrowym rozsądkiem. I przecież widzimy, że przybywają do nas ludzie różni. Natomiast ta pierwsza instancja, czyli straże graniczne, dokonują już pewnej selekcji. To wszystko powinno być rozdzielane, jakaś gradacja następowa. Widzimy rzeczywiście młodych ludzi czasami, którzy nie sprawiają wrażenia, że są uchodźcami. Ale skoro tu dotarli, to oni przeszli swoją hekatombę już. Dwa dni temu byłem na spotkaniu z panem Jarosławem Mikołajewskim. To jest autor Wielkiego Przypływu, to jest historia Lampedusy, czyli wyspy, do której przybywają uchodźcy od 23 lat. I tam jest historia doktora Barton. To jest człowiek, który od 23 lat przyjmuje tych ludzi żywych i martwych. I opisuje to wszystko, no po prostu to jest coś przejmującego. Naprawdę zderzenie z tymi ludźmi, z tą całą sytuacją, no naprawdę czasami włosy dęba stają. Ja naprawdę chcę rozdzielić fanatyków, muzułmanów walczących, bojujących, u nas takich chrześcijan, bojujących w drugą stronę. Mam poważne obawy, że niektórym, gdyby dać im zielone światło, mordujcie, to by to robili. To jest moje zdanie. Oczywiście można się zgadzać albo nie, ale tak niestety jest. Jesteśmy społeczeństwem już tak podzielonym i to, co pan zaporządkował, że ten temat jest wyeksploatowany, on nie jest. On dopiero wchodzi w fazę jakiejś eskalacji. Mam takie przynajmniej wrażenie, czytując hejty jakichś ludzi, którzy naprawdę zieją nienawiścią. Bądźmy ludźmi, bądźmy mądrzy, kierujmy się rozumem, ale przede wszystkim uczuciami w stosunku do to są tacy sami ludzie jak my. Ja naprawdę... Proszę Pani, różnie. Ja naprawdę, ja jeżdżę, przebywając półtora miesiąca w zachodniej Afryce, jeżdżę z moim przyjacielem, który jest muzułmaninem. Ja u niego goszczę w domu. Ma sześciorę dzieci, jest fantastycznym człowiekiem. Ja przyjeżdżam, oczywiście zawsze jest, dzieciaki mi się rzucają na szyję, Mr. Poland, ja jestem Mr. Poland tam po prostu. I to jest coś fantastycznego. Śpię u nich w domu, jem, jego żona Neyma szykuje mi strawę i to nie ma nic do rzeczy. To są normalni ludzie, wspaniali.
Więc w tym wszystkim trzeba dostrzegać, że są tacy i tacy. I to tyle w tej kwestii, tak? Na początek. Na początek. Ja mogę się wypowiedzieć? Czyli tak, dostrzegamy człowieczeństwo, no to oczywiście jak najbardziej jest pożądane i jeżeli przyjrzymy się rozwojowi naszej cywilizacji europejskiej, jakby ten krąg ludzkich istot, którym przyznawano coraz więcej praw i uznawano po prostu ich godność, coraz bardziej się poszerzał, to poszerzał, to jest jakby nasza zdobycz, nie? Że wszyscy ludzie są równi, chociaż proszę zwrócić uwagę, wszyscy ludzie są równi i przysługuje im właśnie szacunek. Tylko, że to dosyć trudno właśnie było wcielane, jeżeli się przyjrzymy historii, to zawsze było trudne i Europejczycy mają wiele tutaj na sumieniu, trzeba przyznać. Tutaj też można taki argument właśnie przytoczyć, że jeżeli mają tyle na sumieniu, to teraz łaski nie robią, że przyjmują tych ludzi, którzy są w potrzebie. Ale teraz wracając do tego człowieczeństwa. Fajnie to brzmi, oczywiście. I jeżeli mówimy o relacjach bezpośrednich z innymi ludźmi, to zwykle po prostu wtedy się zaprzyjaźniamy z nimi i traktujemy ich jako swoich. Niezależnie od tego, kim oni są. I wtedy jakby po prostu to człowieczeństwo dostrzegamy. I to jest bardzo, bardzo jakby pozytywna sprawa relacji międzyludzkich, kontaktów osobistych i tak dalej. Tylko jest pytanie po prostu, z iloma ludźmi po prostu my jakby te przyjaźnie i te związki nawiązujemy? Jedno pytanie. Drugie pytanie. Jaki jest krąg naszych, że tak powiem, zobowiązań, troski? O kogo się mamy troszczyć? O kogo się mamy troszczyć? W sensie, nie jesteśmy się w stanie troszczyć o wszystkich. Coś takiego jak tak zwane człowieczeństwo i bycie, że tak powiem, wobec wszystkich, to jest abstrakcja. Nasze uniwersalne nastawienie wobec człowieczeństwa realizuje się w konkretnych sytuacjach, w których my spotykamy się z ludźmi. A więc tak, kręgi zobowiązań. To pierwsze zobowiązanie chyba to jest takie proste, albo ordo caritatis to się mówi. Naszego, że tak powiem, miłosierdzia, naszej miłości wobec ludzi. Pierwsze to, i to zwykle od nas oczekują tego bliscy. Dzieci, rodzina i tak dalej. Wyobraźmy sobie, gdybym miał takie nastawienie, że wszystkie dzieci traktuję taką samą troską. Każde napotkane dziecko tak samo mnie obchodzi, tak samo się nim interesuje, tak samo mu poświęcam czas. No to co by się zdarzyło? Po prostu zaniedbuje swoje dzieci. Czyli jakby nie jesteśmy w stanie się tak samo, że nie mam... Wyróżniamy swoje dzieci, czy nie? Nie wyróżniamy swoich dzieci? Wyróżniamy. No, różnie. Ale sekundę, jeżeli rodzic nie wyróżnia swoich dzieci, to zwykle go krytykujemy, nie? Jakby oczekujemy przede wszystkim troskę o dzieci. I to jest jakby takie naturalne, dlatego że gdybym na przykład, bo powiedzmy tak, dziecko potrzebuje zabawkę, nie? Albo na święta jakiś prezent, no czy ja ci będę prezent kupował? Przecież jest tyle dzieci potrzebujących. Jeżeli mamy wszystkim pomagać, to w tym momencie, moim zdaniem, powinniśmy w tej chwili jakby zobaczyć po prostu nasze wydatki i określić, co nam jest niepotrzebne i od razu po prostu wspierać tych ludzi, którym się gorzej powodzi. To jest bardzo cienka linia, czyli wolna. Tak, tak. Oczywiście, że jest bardzo cienka. No ale na przykład jak ktoś ma jakiegoś smartfona, czy dwie, trzy marynarki, czy tam po prostu, nie wiem, no, tlen jest oskarżany często o to, że nawołuje do ubóstwa, a żyje dosyć, że tak powiem, dobrze i tak dalej. Czyli kręgi zobowiązań. Jest pytanie, wobec kogo my mamy zobowiązania. Następnie mamy zobowiązania wobec tych, z którymi żyjemy razem, załatwiamy wspólne sprawy, interesujemy się środowiskiem, interesujemy się budownictwem, tym naszym środowiskiem, które najbliżej tutaj jest, tak? Jeżeli jesteśmy już politykiem, to pierwsze zobowiązania mamy wobec swoich, no niestety. No chyba tak jest. I po to jakby zostaliśmy wybrani i po to nam płacą nasi wyborcy,
żebyśmy reprezentowali ich interesy. Nie w sensie takim, że my ich mamy pouczać, co oni mają myśleć, czy jak mają, że tak powiem, się zachowywać, tylko po prostu wsłuchiwać się, czego potrzebują. Oczywiście ktoś powie, czy ludzie po prostu mają wąskie, że tak powiem, dążenia, wąskie interesy, są ksenofobiczni i tak dalej. Ale to też jest, to są pewne fakty społeczne. Faktami społecznymi są te sentymenty, te nastawienia ludzkie i trzeba je brać pod uwagę. Także oczywiście to wszystko fajnie brzmi, człowieczeństwo, bycie, że tak powiem, współczujący, tylko to się odbywa w konkretnych sytuacjach. I teraz tak naprawdę jest pytanie, jeżeli ja jestem, że tak powiem, uniwersalnie nastawiony na dobro ludzkości, jak ja to realizuję na co dzień? Tu się z Panem oczywiście zgodzę, jak to jest. Ale to nie jest takie proste, nie? Że my sobie powiemy, kochajcie wszystkich. Nie da się kochać wszystkich. A więc kogo kochać? Bardziej, kogo mniej? Myślę tych z Instytutu Filozofii. Po pierwsze. Po drugie, faktycznie nie rozpoczynam nigdy moich kazań, kochani bracia i siostry, bo byłoby to pierwsze kłamstwo. Ale proszę Państwa, troszkę się nie zgadzam z moim przedmówcą, z Grzesiem. Moja perspektywa w tej kwestii jest przemarzającej wierze perspektywą religijną. A perspektywa religijna nakazuje mi w drugim widzieć Chrystusa. Zacznijmy od tego. Są piękne obrazy w Piśmie Świętym. Między innymi tego miłosiernego Samarytanina. Prawda? Może przypomnę tę sytuację. Otóż ktoś został natarnięty między Jerykiem a Jerozolimą. To był się nagle w Ziemi Świętej, wie jak to wygląda. No i ten pobity leży na ziemi, przechodzi kapłan, który kieruje się pewnym prawem, bo być może nie może dotknąć tego rannego, bo się skazi i nie będzie mógł odbyć służby świątyni. Przechodzi obok. Podobnie przechodzi Lewit. I przychodzi potem na to miejsce Samarytan. A między Żydami a Samarytanami istniało poważne napięcie. Właściwie to były wrogie sobie, nie nacje, ale środowiska. Samarytanie byli uważani za żydowskich odszczepieńców. I on bierze tego rannego na swojego osiołka, zawozi go do najbliższej gospody, pielęgnuje go, a kiedy już nie może dłużej, daje pieniądze, mówi temu gospodarzowi, jak wrócę, to zapłacę jeszcze. O co chodzi w tym opowiadaniu? Proszę Państwa, ja wszystkich nie kocham, ale kocham mojego bliźniego, to znaczy tego, który przede mną znalazł się w potrzebie. Ja nie mogę się usprawiedliwić tym, że mam bardzo wiele spraw i bardzo wielu ludzi kocham, ale tego, który uległ wypadkowi samochodowemu i leży na drodze, ja mu nie udzielę pomocy. A uchodźca to taki potrzebujący, stojący u progu mojego domu. I to jest imperatyw pod moim adresem. Pomóż temu człowiekowi. Nie ostatniemu, ale bliźniemu. Samo słowo bliźni na to wskazuje. I to jedna sprawa. Oczywiście tu chodzi o pierwszy impuls. To, co powiedział Grzesiu, zgadzam się z tym. Też z pewnymi zastrzeżeniami, ale to jest kolejna sprawa. To jest kolejna sprawa integracji tych ludzi. Ale najpierw widzę ich potrzeby. Jezus w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi: cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich, nieście uczynili. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Byłem przybyszem, a przyjęliście. To w naszej tradycji jest, prawda? Też troszkę sformalizowane, że w Wigilię przygotowujemy miejsce jeszcze dla tego obcego. Ale czy tak naprawdę byśmy go przyjęli? O, jest ta kwestia. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Jak potem będą obowiązywały te
prawa w moim domu, w mojej nacji, to jest następna kwestia. To jest kwestia tego, jak powinna przebiegać integracja, czy może się udać, czy się nie może udać. Myślę, że to jest też proces. To przychodzi do mojego domu, ten troszkę mój porządek też zmienia. W ogóle dzieje świata są dziejami uchodźstwa. Cały czas ludzie są w drodze i cały czas na nowo muszą się definiować. I myślę, że takie społeczeństwa, jak społeczeństwo na przykład niemieckie, które przyjęło bardzo dużo uchodźców, czy szwedzkie, na nowo musi się zdefiniować w kwestii kultury. Będzie się musiał na nowo zdefiniować. Musi się nowo odnaleźć w tym świecie. To nie jest tylko tak, że my chcemy zachować pewien porządek i pod ten porządek innych podciągnąć. To nie da rady. Ale pierwszy impuls to jest impuls niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. A te sprawy, kogo kochać bardziej, kogo mniej i tak dalej, to są, bym powiedział, sprawy, które dopiero potem się pojawiają. Niewątpliwie są bardzo ważne. Ale najpierw jest on i on mnie stawia pod znakiem zapytania i jest apelem do mojego sumienia. Z całym szacunkiem, jeśli mogę tutaj się odezwać, to ja skłaniałabym się też do zdania pana profesora Grzegorza, z tego względu, że myślę, że szerzej to widzi, z całym szacunkiem dla księdza. Ksiądz mówi o gościu, to jak mamy gościa, to gościa mamy na chwilę. Gościa przyjmujemy i ten gość z naszego domu wychodzi w pewnym momencie. Jeżeli takiego gościa, studenta przyjmiemy, jeżeli przyjmiemy społeczeństwo na chwilę, żeby go w jakiś sposób dostosować, nauczyć, ale on wraca do swojego domu, to jest gość. Ale jak ja mam miała takiego gościa w domu na całe życie, to już nie jest gość. I ja myślę, że Grzegorz to w takim szerszym aspekcie widzi, że to odnoszenie się do naszych najbliższych osób, ja to tak zrozumiałam, jest taką rzeczą, gdzie rzeczywiście to troska o najbliższych. Każdy z nas, jak dobrze wypełni swoje zadanie w stosunku do najbliższych, to zbudujemy krąg tych dobrych ludzi, zbudujemy dobre relacje, zbudujemy, jeżeli no, to ten gość, który wchodzi, ale musi wyjść, bo niestety gościa mamy na jakiś czas i on nam zaburza i czasem mamy go dość i chętnie go z domu się pozbywamy. To samo o tym potrzebującym pomocy. Każdy z nas jest, większość z nas, przepraszam, jest zdolna do udzielenia pomocy rannemu, potrzebującemu. Świadczą o tym tysiące akcji charytatywnych, wypróżnienie naszych kieszeni wtedy, kiedy potrzeba, bo widzimy to nieszczęście. Ale to są na chwilę nieszczęście, a nie na całe życie. Bo ja na całe życie nie przejmuję na przykład wszystkich dzieci do wychowania, wszystkich dzieci do wykarmienia, wszystkich dzieci do wyedukowania, tylko przejmuję swoje, a resztę zgadzamy się, że spoczywa to na wielu ludziach i na wielu osobach. Ja bym w szerszym aspekcie widziała, tak jak to widzi pan profesor Grzegorz. Proszę panie Macieju, gdy pan wpisał, przepraszam, na salę. Ja bym powiedział, jak to wygląda z punktu widzenia drugiej strony, drugiego brzegu Morza Śródziemnego, jak oni to widzą? To znaczy, oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo wielu z tych ludzi, którzy przybywają, to są, nie oszukujmy się, no, przyjeżdżają tutaj celem podreperowania swojego statusu. Niekoniecznie jako uchodźcy, którzy rzeczywiście przyjeżdżają jako uchodźcy, ich jest większość, ale ja sam jestem przeciwny temu, że na przykład będąc w Ganie, a Gana jest krajem, który to takim, nazwijmy to tygrysem zachodniej Afryki, który się znakomicie rozwija i widać te zmiany, które tam postępują. Jeżeli słyszę, że ktoś staje się uchodźcem i przyjechał z Gany, bo tam go prześladują, no to przepraszam bardzo, jest to wielutne kłamstwo. Bo w Ganie panuje demokracja naprawdę na wzór naszej europejskiej i ja zawsze będę bronił tamtych relacji, bo one są zbliżone. Naprawdę system wyborczy amerykański zupełnie przyjęty i no, w wielu kwestiach debaty politycznej moglibyśmy się często od nich uczyć, przynajmniej nasi politycy. Bo no, nie ma tego chamstwa, nie ma tego, co otacza naszą sferę tutaj w tej dziedzinie akurat. Natomiast oczywiście zawsze trzeba pamiętać o tym, że ci ludzie, którzy już tutaj dotarli, przeszli przez drogę ciemną. I ten pierwszy obrót, tak jak pani powiedziała, rzeczywiście gość jak ryba. No, po pewnym czasie staje się utrapieniem i z tym trzeba coś zrobić.
I też jestem, nie jestem jakimś zwolennikiem akceptowania sytuacji, że tak jak w Czechach teraz się zdarzyło, że kilka rodzin, mimo że byli ukoszczeni i mieli stworzone warunki, ci ludzie bardzo fajne, no czym prędzej do tych bogatszych krajów, bo tam jest dobrobyt, no to jest ewidentnie wskazówka, że oni przyjechali no, po prostu w zupełnie innym celu, oni nie są uchodźcami. Jeszcze chciałem się odnieść do słów księdza. Ja też uważam, że w drugim człowieku powinniśmy widzieć Chrystusa. Jestem wierzącym człowiekiem, ale nigdzie w Ewangelii nie ma żadnego zdania, że my chrześcijanie mamy być naiwni. I proszę zwrócić uwagę, niech ksiądz zwróci uwagę na tą przypowieść o dobrym Samarytaninie. Ten Samarytanin opatrzył go, zaopiekował się nim, zaprowadził go do spodu, do gospody, podkreślam, gospody, nie wziął go do swojego domu, on go nie znał, on nie znał tego człowieka. To mógł być dobry człowiek, napadnięty przez bójców, mógł to być zwykły bandyta, który po udzieleniu pomocy mógł mu zrobić krzywdę, on po prostu tego nie wiedział. Zachował się jak chrześcijanin i ja taką postawę akceptuję i powinniśmy pomagać, ale niekoniecznie u nas. Jest bardzo dużo działań, którym możemy pomagać, które możemy przedsięwziąć, żeby pomóc. Tutaj w tej całej tej kwestii, to nawet nie chodzi o uchodźców, bo ja na przykład nie wiem, czy ksiądz wie, ile jest w Polsce Ukraińców, ilu jest Wietnamczyków. Wiedziałem już od razu. Kilkaset tysięcy. Właśnie jest bardzo dużo, ale z nimi nie ma problemu. Ich nie widać. Tutaj jest kwestia jedna, jedyna. To jest islam. Islamu nie da się pogodzić z naszą cywilizacją. I to jest klucz tej dyskusji. To jest islam kontra chrześcijaństwo. Jestem chrześcijaninem. I dziwię się, że ja jako chrześcijanin bronię chrześcijaństwa, a ksiądz tego nie robi. Bo to przecież... Nasza cywilizacja, europejska cywilizacja, znaczy państwa europejskie, które teraz popadły w laicyzm, to laicyzm doprowadził do tego, co dzisiaj mamy, to laicyzm doprowadził do tego, że pani Mogherini po zamachu w Belgii płacze. Zamiast okazać siłę, tak jak chrześcijańscy krzyżowcy, ja nie mówię, że no to jest... Nie chodzi mi o ten, bo tutaj właśnie pan Grzegorz powiedział o tym, że Europa ma dużo na sumieniu. Owszem, ma, ale na przykład nie w przypadku akurat ten. Jest bardzo wiele tego zła, które jest zrzucane na chrześcijańską Europę, między innymi mity negatywne, ten czarna legenda, na przykład chociażby wypraw krzyżowych i tak dalej. Ale to jest kwestia dla historyków. I teraz chodzi mi o to, że Europa, która podcięła własne korzenie, chrześcijańskie korzenie, teraz jest bezbronna. Nie ma żadnej jak ksiądz się do tego odniesie? Do tego braku jakiegokolwiek kręgosłupa, nie wiem, już nawet nie mówią, ale kręgosłupa ideologicznego. Nie mamy żadnej idei, za którą moglibyśmy stanąć, za którą moglibyśmy umierać, której moglibyśmy bronić, tak, bo człowiek żyje też po to, żeby bronić pewnych wartości. Wartości, jeżeli na przykład moją wartością jest na przykład dla mnie ważna jest moja rodzina, prawda? I stanę w obronie mojej rodziny. Ale tak samo tutaj, no, czy my musimy się w końcu zdecydować, czy mamy pielęgnować naszą cywilizację, czy mamy ją w jakiś sposób bronić, czy mamy się po prostu poddać, bo proszę się nie łudzić. Taka ilość uchodźców muzułmańskich, podkreślam muzułmańskich uchodźców, a właściwie to nie tyle uchodźców, co po prostu imigrantów, to w 90-80% są to zdrowi mężczyźni, wielu czarnych, więc na pewno nie z Syrii. Więc pytanie, czy mamy prawo się bronić? Jedną uwagę tylko bym wygłosił, bo ostatnio chcę być dobrym Europejczykiem i czytam dokładnie Herodota sobie i na przykład dzisiaj mówimy o tym, że
że z islamem łączy się pewna relacja do kobiet. Kobiety mają niższy status w islamie, że ci ludzie to tutaj przynoszą. A Herodot mówi, no u Persów tak właśnie było, że Persi, Persowie nie brali pod uwagę, dla nich nie można było prowadzić kobiety, bo jak kobieta dała się uprowadzić, że chciała, może to jest większy problem. Ja się czuję na przykład Grekiem, nie czuję się chrześcijaninem w tym sensie. I Herodot opowiada historię relacji między Wschodem i Zachodem dawno przed chrześcijaństwem, przed islamem. Jedna uwaga, jeżeli możesz, ponieważ no, czasami prowadzę takie dyskusje właśnie z moim przyjacielem Garbą i w islamie, w Koranie nie jest zapisane, że kobieta ma brać mężowi ciuchy czy gotować mu obiad. A są inne zapisy. Zaraz do tego dojdziemy. Pana postawa jest właśnie wskazuje na eskalację, agresję. Niepotrzebnie. Ale sekundę, dajmy powiedzieć. Są pewne zapisy. Oczywiście, no, każda religia ma swoje preferencje. Ja staram się być z boku i staram się być tutaj jakimś takim obiektywnym obserwatorem. Tak jak na początku powiedziałem, jestem poza. I dlatego wydaje mi się, że moje spojrzenie jest w miarę obiektywne, trzeźwe. I są oczywiście, się dostrzegam, widzę fanatyków, widzę szaleńców, którzy rzeczywiście no, robią to, co robią. To jest dramat. Natomiast są naprawdę społeczności, gdybyście Państwo zobaczyli, jak wygląda zakończenie Ramadanu, jak celebrują ci ludzie, no to trudno oprzeć się wrażeniu, że to jest po prostu no, coś pięknego. Tak samo jak katolickie ceremonie związane czy z Wielkanocą, czy z Bożym Narodzeniem. To wszystko. Mówię o normalnych ludziach, którzy wierzą, są pełni wiary w swoją religię, ale nie są fanatykami. I tylko o takich ludziach mówimy. I potem ja bym chciał się odnieść do tego, co kolega mówił. Ja deklaruję się jako buddysta. Ale zgadzam się z wieloma tutaj kwestiami, które podniósł tutaj kolega i uważam tak, to nie jest problem agresji czy nieagresji, to chodzi o tożsamość, wyrazista tożsamość. Kiedy i tu chciałbym jakby tutaj pewną krytyczną uwagę wobec pana. Kolega się bardzo wyraziście wypowiedział, łagodnie, nie jak po prostu jakiś fanatyk, i pan to nazwał agresją. No nie, właśnie to jest objaw właśnie naszego europejskiego braku właśnie wyrazistości. Jakby trzeba jasno powiedzieć, jakie są wartości europejskie, co jest ich źródłem i że my po prostu jesteśmy gotowi ich bronić w sytuacji. To jest sprawa taka, no Ramadan jest piękny, oczywiście może i kończenie, ale czy my go chcemy tutaj? I mamy prawo. Jest pytanie następne, bo jeżeli chodzi o kraje islamskie, czy one są takie otwarte wobec naszych wartości? To jest właśnie, proszę Państwa, to nie tylko chodzi o to, żebyśmy byli otwarci i pięknie po prostu, że tak powiem, zróżnicowani, ale żebyśmy mieli też poczucie swojej tożsamości i pewnej rodzaju wspólnotowości, która bazuje na pewnym etosie, pewnych wartościach, które ludzie podzielają. Tu była ta kwestia gościnności. Oczywiście goście nie przychodzą, ale niech się liczą z naszymi, że tak powiem, wartościami i powinni je przyjąć do wiadomości i się dostosować. To jest nieprzypadkowo było powiedziane tam Wietnamczycy czy inni i tak dalej. Dlaczego są przeźroczyści? Dlatego, że oni są rzeczywiście gośćmi, którzy akceptują reguły gry, które są. My mamy prawo narzucać swoje reguły gry. I to nie jest żadna agresja. To jest właśnie tożsamość. I później, bo później dochodzi do takiej sytuacji, że gdzieś tam w jakichś krajach jest takie coś, że choinki są źle widziane, bo po prostu są symbolami religijnymi. Ja jeszcze raz mówię po prostu, ja byłem wychowany w tradycji katolickiej, ale z kościoła wyszedłem, ale po prostu uważam, że jednak po prostu jeżeli chodzi o symbole religijne, to w naszej europejskiej kulturze no krzyż jest tym symbolem wyróżnionym. Pozwólmy się teraz powiedzieć proboszczowi filozofii. Że ja się z wami zgadzać nie mogę. Dziwne.
To po pierwsze, proszę Pana, Pan będzie bronił wartości chrześcijańskich, jak Pan temu muzułmaninowi pomoże, a nie jak Pan będzie chodził do kościoła i wykazywał pobożność i tak dalej. Tak jak ten Samarytanin wrogowi Żydowi pomógł. To co? Ale dajmy się to być. To znaczy, poza tym się kryje pewien problem. Co my rozumiemy przez wartości chrześcijańskie? Oczywiście ja rozumiem lęki, rozumiem to, że chcemy bronić swojej tożsamości, że ci, którzy przychodzą naszą tożsamość, będą stawiali pod znakiem zapytania. I dobrze, że będą stawiali pod znakiem zapytania, bo lepiej będziemy się mogli określić jako chrześcijanie, jako ci, którzy realizują wartości Ewangelii. I nie chcę tu wchodzić w wielką debatę na temat tożsamości europejskiej, chrześcijańskiej, bo to zbyt wielki temat. Mam wrażenie, że rację miał mój mistrz Tischner, kiedy powiedział, że prawdziwe chrześcijaństwo jest dopiero przed nami. I myślę, że to jest chwila próby. Nie chcę być historiozofem i powiedzieć, którą Bóg nam zesłał. To jest chwila próby naszego chrześcijaństwa. Czy staniemy na wysokości chrześcijaństwa i tego, czego głosimy? Mamy prawo do swojej tożsamości, ale jest też taka historia tożsamości, że tożsamości nigdy do końca nie zachowamy. Tożsamość ustawicznie jest czymś dynamicznym, zmiennym. Pan może popatrzeć na islam jak na wrogów, które zagrażają mojemu chrześcijaństwu. Może Pan popatrzeć nie na islam, ale na tych potrzebujących. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Czy był ateistą, czy był buddystą, czy był muzułmaninem, czy był chrześcijaninem, to jest sprawa drugorzędna. To jest sprawa, powiedziałem, drugiej kwestii, mianowicie tego, jak ewentualnie przebiegałaby integracja. Ale ta integracja też tak będzie przebiegać, że coś z naszej tożsamości stracimy, ale też coś zyskamy. Może, myślę paradoksalnie, lepiej zdamy sobie sprawę ze swojego chrześcijaństwa właśnie w takich sytuacjach, aniżeli trwając tylko w takich pewnych schematach. Ale to jest nie tylko sprawdzian z chrześcijaństwa, ale w ogóle z człowieczeństwa. Jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście spojrzeć na to w sposób taki z wrażliwością, to powinniśmy się moim zdaniem przyjrzeć światowemu systemowi gospodarczemu, w którym uczestniczymy. I to jest, jakby powiedział, główne zło. Powinniśmy kontestować tak zwany system wolnego, to jest pseudowolny rynek na siaj, bo to jest właśnie zdominowane przez silnych i tak dalej. I to jest korzenie. Tam ludzie w tych krajach, z których tutaj przybywają, są bez perspektyw. Są ludzie, którzy są wykluczeni. Ponadto są rozpętane wojny w imię ideologii pod tytułem demokracja dla wszystkich. To się okazuje, że to tam nie jest. Stabilizacja tam była dzięki czemu? Dzięki, no, czy tego chcemy, czy nie, oświeconym dyktatorom. No tak to było, niestety. Także jakby to też jest ideologiczne zaślepienie. Zaślepienie ideologiczne, a z drugiej strony interesy światowe. Druga sprawa. Teraz nic nie będzie, żadnej integracji w momencie, kiedy ci ludzie tutaj przybędą i oni będą z drugiej kategorii wykluczeni. Kto się staje terrorystą? Nie pierwsze pokolenie, tylko kolejne pokolenia. Dlaczego? Bo jest po prostu wykluczony, żyje w getcie, czuje się obywatelem gorszej kategorii i wtedy przychodzi ktoś z ideologią odpowiednią i tutaj właśnie islam wojowniczy polityczny, który właściwie jest moim zdaniem współczesnym faszyzmem i powinien po prostu bardzo szybko być tak potraktowany, po prostu przychodzi i tych ludzi po prostu namawia do określonych działań. Proszę zwrócić uwagę, to są ludzie, którzy się tam rodzą, którzy ponadto, jakby Europa jest, tu znowu mówię o polityce, to my możemy kochać wszystkich i tak dalej, ale jeżeli po prostu pozwalamy na to, że są szkoły koraniczne, gdzie się szerzy nienawiść. O to chodzi, bo my na poziomie, bym powiedział, imponderabilii, tym takim podstawowym, my się zgadzamy.
Ludzie wszyscy potrzebują pomocy. Ludzie, którzy są skrzywdzeni, wymagają troski i tak dalej. Ale na poziomie później rozwiązań, działań, to jakby trochę inaczej wygląda. I niestety to trzeba, bo to jest właśnie, to jest, ja się z kolegą zgadzam. Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to znaczy, że był naiwny. I druga sprawa. Partykularne interesy. Często się mówi o nadstawianiu drugiego policzka. Moim zdaniem nadstawianie drugiego policzka absolutnie nie polega na tym, że ja nie bronię się i nie walczę, tylko nie wzbudzam w sobie nienawiści. Jakby tej sztafety nienawiści nie puszczam dalej. Ale jeżeli ktoś jest, że tak powiem, niebezpieczny, czy atakuje moje wartości, jeżeli ktoś jest nietolerancyjny wobec właśnie wartości europejskich, to ja się muszę przed nim zabezpieczyć. Tak jak przed żywiołem jakimkolwiek, jak wypada deszcz, burza, to my się zabezpieczamy. Z niektórymi, jeżeli się nie da dyskutować, to tak to jest. Ale może ja jeszcze tak zgadzam się z Grzesiem. To jest oczywiście kolejna kwestia, proszę Państwa, globalnego świata, gdzie my jesteśmy tymi wygranymi, a inni są przegranymi i chcieliby też coś uszczknąć z tego. I to rozumiem jak najbardziej. Tak jak wcale nie mała jest emigracja z Polski, chociażby do Anglii, prawda? Która nie jest emigracją z kraju prześladowanego. Ale to jest całkowicie innego cywilu. Dobrze, okej. No, ja uważam, że to najpierw idzie w drogę, a potem zobaczymy, kim jest. Natomiast ja bym odróżnił zawsze dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest człowiek potrzebujący, któremu idę z pomocą. I druga, jak powiedziałem, integracja. Integracja będzie niosła z sobą ogromne problemy. Gość, który przyszedł do mojego domu, to nie jest definicja gościa, który odejdzie. To jest być może definicja, który na zawsze w tym domu zostanie. Ja sobie z nim muszę życie ułożyć. To jest punkt wyjścia. Jeżeli ja wyjdę z założenia, ja tu jestem gospodarzem i ja mam tu wszelkie prawa i inny musi się podporządkować, uważam, że to nie jest najlepsza droga. John Rawls dobrze szukał pewnego rozwiązania. Powiedział o sprawiedliwości politycznej i metafizycznej. Chciał mocno odróżnić kulturę od polityki. Proszę Państwa, nie każdy pielęgnuje swoją kulturę, zachowując pewne zasady życia społecznego. Zachowując je, oczywiście nie będąc wrogi względem mnie, ale jeżeli my od samego początku będziemy w nich widzieli wrogów, to on się stanie wrogiem. Prawdopodobieństwo jest większe. Im jestem mu przychylniejszy, tym łatwiej uda mi się go zintegrować. Przy czym integracja, powiedziałem, też we mnie coś zmienia. To nie jest tak, że ja kogoś biorę do mojego domu i wszystko było tak, jak jest. To jest jakiś lęk przed przyszłością i tym, że ta integracja, ta tożsamość będzie się inaczej określała. Ale jeżeli ja go będę chciał podporządkować tylko i wyłącznie pod moje zasady, nie negując tego, że w Islamie jest mnóstwo fundamentalistycznych kierunków, terroryzm i tak dalej. Nie neguję tego. I że to na to nie możemy sobie pozwolić. Albo żeby konflikty, które tam mają miejsce, zostały tutaj przeniesione. Ale jeżeli z góry z taką postawą podejdę jako tego, który jest jakimś wrogiem, który musi się bezwzględnie podporządkować mojemu porządkowi, bo taki tu panuje, to proszę Państwa, sami z doświadczenia wiecie, czym się to kończy. Nie będę miał w nim przyjaciela, tylko wroga. Jeszcze raz wracam do tych określeń. Hospes i hostis. Jakie to jest bliziutkie, prawda? Jak blisko z przyjaciela może stać się wróg tego, który przyszedł. I może stać się przyjaciel. Jeszcze do tej gościnności, co pani powiedziała. Ja się zgadzam z tym, proszę pani, że w teologii moralnej jest jasna sprawa, że najpierw dba się o swój naród, o swoje dzieci i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy to jest takie ewangelii. Że no, ten, który jest naprawdę w potrzebie, w tym momencie mu pomaga. To wcale nie znaczy, że jestem krzywdzący względem innym. Ja bym po prostu tych dwóch rzeczy nie chciał kontrowersyjnie rozgrywać, w tym sensie, że ja temu nie pomogę, bo muszę zadbać o moje dzieci. To mnie nie usprawiedliwia. Tu widzę potrzebującego.
Ja sobie zdaję sprawę, zawsze myślę, gdyby ten uchodźca stanął pod moimi drzwiami, czy ja bym mu otworzył bezwzględnie drzwi. I muszę powiedzieć, zgadzam się z Tischnerem, chrześcijaństwo jest jeszcze przed nami. Chociaż gosposia by mi się przydała. Proszę Państwa, jeszcze jedno, przepraszam, bo chodzi o stereotypy. Czy nam przyjemnie jako Polakom żyć fajnie ze stereotypem Polaka w łodziach samochodów czy pijaka na zachodzie? Czy Rumunom jest fajnie żyć ze stereotypem żebrzącego Cygana? No przecież całe naród nie składa się z takich ludzi. To są te negatywne wizytówki danej społeczności, które urabiają potem opinię i kreują wizerunek wszystkich ludzi. To samo jest naprawdę 95% ja już wracając do tego nieszczęsnego islamu. Tych ludzi są to normalni ludzie. Właśnie to o czym wcześniej było wspomniane. Trzeba przede wszystkim odseparować wojujących imamów, tych radykałów, którzy nawołują do nienawiści. I to jest cały... Odseparować, zamknąć... Tak, ja kiedyś słuchałem w Trójce audycji na temat dotacji brytyjskich dla imama, który ogromne pieniądze pobiera od rządu brytyjskiego i on nawołuje do nienawiści. On twierdzi, że to jest ich ziemia, ale prędzej czy później oni będą rządzić. No właśnie, oczywista sprawa. To przerażenie wywołuje i rzeczywiście do takich ludzi trzeba odseparować. Są pewnie liderzy i niech oni kreują jakiś wizerunek człowieczeństwa i jakieś relacje między ludźmi. Złośliwego się chciałem powiedzieć wobec księdza. Ale proszę zwrócić uwagę, to było symptomatyczne, co wcześniej mówiłem o pewnych rolach, które przybyły. Powiedziałeś coś takiego. I otworzę drzwi i gosposia by się przydała. Zażartowałem naturalnie. No ale proszę zwrócić uwagę, jaką my rolę tym ludziom przypisujemy. Służebną. No, tak, oczywiście. Drugiej kategorii. A druga sprawa. To nie wiadomo, czy by ją traktował jak no. Panią drugą. Druga sprawa. Zobaczmy mi przyjaciół, zobaczmy życzliwie. Proszę Państwa, jeżeli po prostu ktoś masowo forsuje granice i granic się nie da utrzymać, to proszę wyobrazić sobie, że ktoś do Waszego ogródka wchodzi po prostu na siłę, nie? To może jest zbyt grube porównanie, no ale tak to jest. Granice są po coś, nie? No możemy po prostu, ja uważam granice to jak układ immunologiczny. Oczywiście, proszę zwrócić uwagę, forsowanie nielegalnych granic jest początkiem właśnie łamania prawa, nie? A Europa to prawem stoi, nie? Trybunał Konstytucyjny i takie inne rzeczy. Ja mam tak, chciał ktoś zabrać głos, prawda? Ale to dobrze, to jeszcze na ten temat powiem. Oczywiście, jeżeli ktoś przeszedł i przeszedł przez granicę, wszedł do mojego ogródka, to mam mu to za złe. Ale jeżeli go ktoś goni z karabinem, zniszczył mu dom i on ucieka i sforsował granicę mojego ogródka i wszedł do mojego ogródka, zupełnie inaczej. Ta masowa imigracja w tej chwili to wcale tak nie jest, bo to są ludzie, którzy no więc, to jest akcja, w związku z tym to jeszcze wielka muszę... polityka za tym stoi. Niewątpliwie stoi za tym wielka polityka. Jeszcze jedną rzecz powiem. Ja spotkałem w moim życiu emigrantów. Spotkałem w ubiegłym roku w Salzburgu wcale nie małą liczbę. Nie tylko z Syrii, z Iraku, z Afganistanu. Widziałem te małe dzieci. Spotkałem też czarnych, którzy szukali. Ja tam robiłem zastępstwo w tej parafii, gdzie oni osiedli na jakiś czas. I no nie chciałbym w nich widzieć tylko i wyłącznie złych ludzi. Być może wśród nich był terrorysta, być może był i człowiek, który miał złą wolę. I myślę, że powinny zadziałać potem mechanizmy, które to mogłyby wyśledzić. Na ile się to uda, to ryzyka pewnego nie unikniemy. Ja myślę w ogóle, że my stoimy to u początku debaty,
że czekają nas dekady wielkich migracji ludności na świecie. A kto tego nie widzi, no to koniec Europy. Ja się potrafię pogodzić z końcem Europy. Tak jak się potrafiłem pogodzić z tym, że Augustyn kiedyś mieszkał w północnej Afryce, która była kwitnąca i chrześcijańska, a dzisiaj tam chrześcijaństwa nie ma. Powstaje tylko pytanie, dlaczego nie? Myślę, że gdybyśmy naprawdę stanęli na wartościach ewangelijnych, to może tak by nie było. Ja się podpisuję tutaj pod tym wszystkim, pod pewnymi mechanizmami, ale bym nie chciał szukać, bo to jest też taka kwestia, bym powiedział, uczciwości, jak podchodzę do drugich ludzi, czy jak słucham spowiedzi. To, co mi powiedzą, tak jak przyjdą, przyjmuję jako dobrą monetę. I najpierw widzę ich biedę. Naturalnie o wiele trudniej jest, o wiele łatwiej wjechać Polakowi do Anglii i mówić o pewnej integracji, aniżeli przedstawicielowi islamu. Ale to, co powiedział tutaj kolega też, że państwa istnieje pewna wspólna baza człowieczeństwa. A dla mnie chrześcijanina Bóg umarł za każdego, a nie tylko za wybranych. I to jest punkt wyjścia moich rozważań. Jak będzie przebiegać integracja? Czy się uda? Czy się nie uda? Uważam, że się w którymś pokoleniu, dopiero może w którymś pokoleniu się uda. Ale że trudności będzie bardzo wiele. Że być może pod wpływem tych ludzi będzie trzeba na nowo zdefiniować siebie, chrześcijaństwo, Europę. Można w tym widzieć tylko i wyłącznie zagrożenie i można widzieć szansę. Profesor Olewicz? Tak. Ja bardzo przepraszam, bo ja chciałem polemizować z Grzesiem i powiedzieć właściwie dokładnie to samo, co bym nie ksiądz, tylko inaczej. Więc ograniczę tylko do takiego przypomnienia, że psychologowie badali tę wartość, jaką jest zaufanie. I okazało się, że nieufni, podejrzliwi mają mniejsze szanse na pozytywne rozstrzygnięcia różnych kwestii i na to, żeby byli szczęśliwi. Tak jest wynik owych badań. Natomiast ci, którzy zaufają, zawierzą, zaryzykują, odsłonią się, prawda? Wydaje się, że są bardziej narażeni, tak? Tym samym ci nie pozbawiają się szansy na pozytywne rozstrzygnięcie. W tym wypadku na integrację, która by się mogła udać, na współpracę. I przypomniał mi się esej słynny Pierre'a de Chardin, Wiara w pokój. Jeżeli ludzie nie będą wierzyli w pokój, to będzie wojna. Ważne jest to nastawienie podstawowe. Trzeba zaryzykować, trzeba zaufać. Ale oczywiście służby mają działać, mają wyłapywać tych groźnych i tak dalej. Na to są potrzebne środki. Na to są potrzebne środki. Nie na pielęgnowanie teczek. Te teczki tam niech sobie najlepiej to zalać betonem, prawda? Niech one tam trwają. Natomiast pieniędzy na to wydawać tak dużo, jak to u nas się odbywa, zwłaszcza ostatnio. Nie warto, bo to są właśnie rzeczywiste, ważne a tu jeszcze problemy do załatwienia. I ja dziękuję bardzo, bo tak że się właśnie ratuje tutaj wodę, podaje sprawnionym. Zaufanie to jest kluczowa sprawa, zgodzę się. Tylko że jeżeli badamy zaufanie społeczne, to okazuje się, że im bardziej zróżnicowane społeczeństwo multikulturowe, tym mniej zaufania. Jeżeli się tworzą również getta i różne, że tak powiem, wydzielone społeczności, zaufanie się dużo lepiej buduje w społeczeństwach. Oczywiście teraz to może być odebrane jako rodzaj gloryfikacji ksenofobii i tak dalej. Społeczeństwa, gdzie jest pewna zgoda co do podstawowych wartości i pewnych przekonań dotyczących dobra i zła. Teraz problem w społeczeństwie współczesnym zachodnim jest taki, że niestety jakby nie ma właśnie tego rdzenia. No, tu jakby możemy dyskutować o tym, to co kolega wspomniał, nie? O rdzeń wspólnych wartości, albo też rozumie się opatrznie, coś takiego jak to racja,
opacznie się rozumie coś takiego jak wyrażanie swojego, że tak powiem, stanowiska, czy religijnego, czy właśnie etycznego. Jakby ludzie się boją się z tym samo określić zdecydowanie dlaczego. Bo od razu zostają uznani za wstrętnych, że tak powiem, faszystów, którzy chcą narzucać innym swój punkt widzenia. Absolutnie nie. To nie chodzi o to. Wyrazista tożsamość wcale nie wiąże się z podrzuceniem kogoś innego. Tolerancja polega na tym, że my wcale nie musimy lubić kogoś, co było tolerancja. Bo tu, jak wcześniej było powiedziane o tym, że nie możemy wszystkich kochać, ale tolerować powinniśmy. Tolerować, to znaczy mi się nie podoba jego styl, jego system wartości, jego światopogląd, ale ja uznaję jego prawa do realizacji tego w ramach właśnie pewnego konsensusu. I to jest właśnie to pytanie o ten konsensus. Jakie wartości są niepodważalne, jeżeli chodzi o nas etos europejski? To jest właśnie jakby dyskusja o to, nie? To definiowanie wolności i tak dalej. No jeżeli słyszymy o takiej sytuacji, że w niektórych niemieckich miastach kobiety powinny chodzić grupami i się zasłaniać, to jest pytanie, w jakim kierunku to idzie. Być może no, Europa potrzebuje większego rygoryzmu moralnego. Rozpasana Europa, po prostu za bardzo hedonistyczna i tak dalej, może potrzebuje, jak to ktoś powiedział, miękkich form szariatu. Być może. To oczywiście nas przesadza trochę, tak wyolbrzymia. No. Takich chłopów jak to marzyny. Była, przepraszam, muszę zaprotestować. Nie po to była epoka oświecenia i kolejne, następne. Budowaliśmy tą wolność i niech ona trwa. Od tego są służby, od tego są pewne normy prawne. I chodzi tylko o przestrzeganie. I tutaj ani religia, ani cokolwiek nie powinno mieć w ogóle żadnego znaczenia. Ktoś albo jest, no ale nie powinno. Chodzi o to, że albo jesteśmy człowiekiem normalnym, z pewnymi wartościami, z pewnym dekalogiem, który jest stworzony. Ten dekalog jest wbrew pozorom bardzo uniwersalny. I albo respektujemy to prawo, albo nie. Ale tu pan nawołuje do pewnej jednolitości. Jeżeli wszyscy mają dekalog, to wszyscy powinni respektować wartości chrześcijańskie w tym momencie. Nie? Czyli ale to są takie same, wbrew pozorom. Znaczy, deklaracja oczywiście może być taka, no ale jeżeli po prostu mamy człowieka, który traktuje kobiety, które swobodnie są ubrane na ulicy jako, że tak powiem, potencjalne zapraszające do gwałtu czy tak dalej, no to jest jakby sprzeczne, nie? To jest kultura danego regionu. To jest ważne. No dobrze, ale to ma znaczenie. Ja mam pytanie. Jeżeli ktoś ma córkę i tam kobiety ze swojej rodziny i tak dalej. Ostatnio rozmawiałem z koleżanką, która mieszka w Niemczech. Nie? I ona oczywiście krytycznie się odnosi do polskiej takiej trochę niechęci do imigrantów. Ale później w pierwszej chwili powiedziała, że ona jakby jest negatywnie nastawiona, że my tak po prostu jesteśmy tacy nie do współpracy z Europą, nie? Ale później zaczyna opowiadać, że wieczorami to jest strach chodzić. Niektórych że wieczorami jakby już jest taki rodzaj po prostu leku, że już zaczyna jakby być taki rodzaj właśnie niepewności u siebie. Szczerze, mieszkam w centrum Opola i wieczorami strach jest chodzić, ale z innego względu. Żeby nie dostać głowy od pijanego jego mościa. Ale to ja wieczorami po polu tyle razy jeździłem i nie korzystałem. Ty jesteś tym pijanym. Ja z baseballem. Łysy pijany. Tak. Jeszcze ksenofon. Jeszcze jedna rzecz. Bo tu takie też pewna generalizacja nastąpiła ze strony księdza profesora. Otóż było powiedziane. Nie uważajmy, że nie wszyscy ludzie są źli. Nikt tego nie powiedział. Ani razu nie zostało to powiedziane, tylko po prostu osoby, które wyrażają swoje... Dlatego to powiedziałem z podwójną negacją.
No. Rosja. Bo tu jest jakby takie niebezpieczeństwo. Kto zaczyna jakby pewne wątpliwości podnosić, to od razu jest jakby wtłoczony, że jest on tym, że tak powiem, niewłaściwym chrześcijaninem, czy tym Europejczykiem, po prostu zamkniętym, ksenofobem i tak dalej. Tak? Ponadto, no niech ludzie swoje chrześcijaństwo po swojemu, że tak powiem, realizują, nie? Proszę Państwa, najpierw jestem człowiekiem, potem jestem kapłanem, potem jestem Europejczykiem. I nie chcę bronić wartości Europy. Ja to rozumiem, bo taki dyskurs jest. Tak bronić wartości Europy, że patrzę przez hermeneutykę podejrzenia na innych. Tego bym nie chciał. To jest taki fajny. No tak, ale ja myślę cały czas punktem wyjścia jest jakiś taki spór o to, przyjmować. Znaczy patrzymy, cały czas mam wrażenie, że patrzymy przez świat zagrożeń na tych ludzi. Zostało dobrze powiedziane, są zagrożenia, niewątpliwie trzeba sobie z tym poradzić. Ja pod tym względem, proszę Państwa, jestem pragmatykiem. Ci ludzie przyszli i będą przychodzić. Jeżeli myślimy, że zrobimy szczelne granice i my będziemy tu żyli w dobrym świecie, a gdzieś będzie, ludzie będą biedowali, bo my kupujemy, wracając do sprawy kapitalizmu, spodnie za 70 zł, ponieważ ktoś tam za 1 euro cały dzień to dziecko pracuje i że kiedyś on nie będzie chciał się wybrać w stronę Europy, to żyjemy w wielkiej iluzji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jak otworzymy taką szeroką perspektywę historyczną. Proszę mi powiedzieć, kto może powiedzieć, jak od kiedy mieszkają jego przodkowie tutaj w Europie. Moi przeprowadzili się w XVII wieku. Do tego momentu potrafiłem dojść. Ale kiedyś ich tutaj nie było. Inna sprawa to dzięki właśnie owym migracjom, obojętnie z jakich powodów, dotarło do nas chrześcijaństwo. Jeżeli Państwo teraz uważnie chodzicie do kościoła, słuchacie dziejów apostolskich, dzieje apostolskie opowiadają o pierwotnym kościele, to jutro, czy pojutrze, czy teraz któregoś dnia będzie ta historia, kiedy chrześcijaństwo pierwotne zaczęło się rozszerzać z gminy jerozolimskiej. Wówczas, kiedy miało miejsce prześladowanie. Saduceusze i faryzeusze, arcykapłani, którzy skazali Jezusa, nie potrafili się pogodzić z świętym Piotrem, świętym Janem, z tym, że głoszą tego Chrystusa zmartwychwstałego. Przyszła pierwsza fala prześladowa. I wcale takimi naiwnymi ci chrześcijanie nie byli i czekali i głowy wyciągali, żeby im głowę obcięli. Nie. Rozproszyli się. Po Samarii doszli aż do Antiochii. To była pierwsza misja chrześcijan. Z terenu dzisiejszych. To znaczy, chciałbym powiedzieć, że ta perspektywa jest taka bardzo szeroka. Nie wiem, kto tu mieszkał 1000-1500 lat temu. Nie wiem, kto będzie mieszkał po mnie. Ja bym nie chciał tego mojego punktu widzenia tak mocno absolutyzować. O to mi chodzi. O to, żeby zachować pewną otwartość na innych. Ja nie neguję tutaj tych wszystkich zagrożeń. Nie neguję tego. Ale nie chciałbym powiedzieć, że zagrożenie, które inny przedstawia, jest argumentem przeciwko całej grupie. Bo to jest myślenie winą kolektywną, która ani w etyce nie obowiązuje, ani w chrześcijaństwie. Może na tym zakończymy dzisiaj, bo to już jakiś taki rozsądek każe kończyć powoli. A takie rozsądne słowo umiarkowane padło. Tak, jeszcze jakby tam jakieś... Alina, gdzie jest Alina? Ja tu jesteś. A ty, bo tu jesteś półafrykanka. Kolory masz takie właśnie? Tak, chciałabym się włączyć do tej dyskusji, ponieważ od początku wyszliśmy z założenia chrześcijaństwo kontra islam. Czyli albo będziemy bronić wartości chrześcijańskiej, albo poddamy się islamowi. A ja chciałam powiedzieć, że Allah znaczy Bóg. Że wychodzimy z tego samego źródła. I że często mieszamy religię z tradycją.
i ci ludzie, którzy przychodzą do nas, właśnie ci uchodźcy, często mieszają religię z tradycją. Nie ma w Koranie, w żadnej religii, nic o zabijaniu. Nie o zabijaniu? W Koranie nie! Nie! No jest przecież. Mocno, mogę Pani nawet... Zależy, jak się interpretuje. Tylko kwestia interpretacji. Tylko jest kwestia interpretacji. Wyjęte wersety. Wyjęte... Jeżeli ktoś się chce dopatrzeć zabijania, to się dopatrzy. A w chrześcijaństwie nie? Na pytanie, czytała Pani Koran? Tak, właśnie o wiele lepiej niż Biblię. Jaka jest ostatnia sura? Ostatnia sura to jest sura, która mówi o... To jest o świcie, to jest sura, która jest włączona do modlitwy. Który to jest moment? 114. Nie, ostatnie, 114 sura. Ostatnia sura to jest sura 9, bo sury nie są ustawione wobec, w kolejności tak, chronologicznej, tylko oprócz pierwszej wprowadzającej, a ostatniej, która jest krótka, są od najdłuższej mniej więcej do najkrótszej. Tak, zgadza się. I teraz jest taka sprawa, że 9 sura jest uznana przez muzułmanów jako ostatnia, to jest sura miecza. Tam pisze właśnie o uderzaniu chrześcijan, o uderzaniu niewiernych, mieczem po szyi i tak dalej. Tam wszystko do Pani pisze. Dobrze, nawet. Staje w prawdzie, jeżeli chcemy mówić, czym jest islam, czym jest Koran, to przeczytajmy to i wtedy mówmy. I ważny jest też przykład. My chrześcijanie mamy przykład Jezusa, oni mają Mahometa. Jakie było życie Mahometa? Dla mnie przykładem jest wspólne słowo Bóg. I jeżeli ja będę chciała wyciągnąć z tego, że będę zabijać, to jeżeli, tak jak ktoś tu powiedział, ksiądz chyba, jeżeli chrześcijaninowi pewnemu nienawiści damy bombę, to on też ją podłoży. I nie trzeba być muzułmaninem. Ja jestem po stronie księdza, ponieważ spotkało mnie dużo dobrego ze strony muzułmanów. Są to wspaniali ludzie, którzy pielęgnują wspaniałe wartości, rodziny, szacunku dla sąsiadów, szacunku dla innych, dbania o innych przede wszystkim, troski o innych. Samo to właśnie, że w Koranie jest napisane, że jeżeli jesz posiłek, to dbaj o to, żeby nie był głodny twój sąsiad do siódmego domu. Ale jest pytanie, ten sąsiad, czy to również obejmuje niewiernych? Nie, ten sąsiad ma należeć do ummy, do wspólnoty wiernych. Przepraszam. Ale ja też tylko, żeby mnie dobrze zrozumieć. Ja uważam, że muzułmanie to są dobrzy ludzie. Wielu z nich, podejrzewam, że większość to są dobrzy ludzie, ale czym innym jest na szczęście większość chrześcijan, muzułmanów to dobrzy ludzie, ale źli muzułmanie. Natomiast to dzisiaj. Właśnie, Osama Ibn Laden był dobrym muzułmaninem, bo on żył zgodnie z tym. Proszę przeczytać sobie żywot na przykład Mahometa. Proszę przeczytać żywot Mahometa. Proszę przeczytać, co pisze, jak żył Mahomet w świetle na przykład innych. Bo nie tylko Koran jest świętym tekstem muzułmańskim, także hadisy. Proszę to przeczytać. No ale Mahomet żył w zupełnie innych czasach. Dobrze, ale... Nie porównujmy czasów, w których żył Mahomet i w których... Dlatego, że dla muzułmanów do dzisiaj ważny jest przykład Mahometa. Ale oczywiście, a dla nas Jezusa. Tak, tylko że Jezus nie mordował, nie gwałcił, a Mahomet... Najgorsze wojny to są wojny religijne. Dokładnie. Proszę Państwa, ja naprawdę mam na co dzień styczność z ludźmi, którzy mieszkają w jednym domostwie. Chrześcijanie, muzułmanie żyją razem, w jednej komunie. I oni fantastycznie współgrają ze sobą. Dzieci chodzą do szkoły koranicznej, chodząc na co dzień do szkoły normalnej, chrześcijańskiej. Kultywują swoje tradycje. I Ghana jest pięknym przykładem, gdzie ta symbioza może naprawdę... Przede wszystkim ja miałem tą przyjemność, że poznałem Chifa i Mama Ghany akurat. To jest człowiek, który trzyma całą wspólnotę
swoich współwierców w pokoju. Naucza ich pokoju. I to jest najważniejszy kierunek. I ja też otworzę drzwi do swojego mieszkania muzułmaninowi czy muzułmance. Zresztą mówię, sama dużo dobrego od nich doznałam. I otworzę bez problemu drzwi, jeżeli ktoś, jeżeli muzułmanin czy muzułmanka do nich zapyta. Czy ja nie? Proszę Państwa. Ja chciałem zrobić Nie, nie kończę w ogóle. Nie chciałabym... Znaczy, że to, jacy są ludzie, to naprawdę wśród każdej rasy opcji na całym świecie spotykamy dobrych i łotrów. I tu po prostu ja tak dzieje, albo jest dobry człowiek, albo jest łotr. I tego nam nigdy nie brakowało. Konflikty wynikają, historia nam to niejednokrotnie pokazała. Przed II wojną światową na wschodzie nasze rodziny były zintegrowane. Pół wioski była chrześcijańska, pół prawosławna, Ukraińcy, Polacy żenili się, robili... Ja przepraszam, że takie odniesienie robię, ale historia pokazała, historia nam pokazała, czym to się skończyło. Wybuchła II wojna światowa i popi święcili noże, idźcie i zażynajcie Polaków. I mąż miał, jeżeli miał żonę Polkę, Ukrainiec, przykazanie idź i ją zamorduj, albo mąż kochający żonę mówi, pakuj się i uciekaj. I takie sytuacje ja znam z przekazów bezpośrednich. Skończyłam historię, interesowały mnie te tematy również, już nie mówiąc o innych zbrodniach. Więc proszę Państwa, to nie o to chodzi, bo porządni ludzie zachowają się porządnie, czy w stosunku do Żydów, czy w stosunku do Ukraińców, czy w stosunku do każdego człowieka. Natomiast będzie część ludzi, która będzie wykorzystywać to, że inni są albo właśnie nie potrafią, są słabsi, nie potrafią się obronić. Myślę, że nasz lęk bardziej wynika z tego, że ci źli robią sobie przyczółki w Europie, przyczółki tu, żeby mogli się schować też, żeby rozszerzyć swoją złą, taką wrogą, wrogą robotę. Ci, którzy podkładają bomby, ci, którzy wysadzają niewinnych w samolotach, w metrach, na placach. Mamy tego coraz więcej. To jest ten lęk i myślę, że to jest ta taka nasza nieporadność. I tutaj szukamy wyjścia. Dlaczego nie możemy w inny sposób pomagać, a tym samym siebie nie narażać tak bardzo naszych rodzin, bo chyba tu ta troska w tym kierunku idzie. Znaczy ponadto trzeba sobie zdać sprawę, kto nadaje dzisiaj ton islamowi. Co z tego, że jest 90% porządnych i umiarkowanych? Jak o islamie dzisiaj świadczy to, co się dzieje w ramach właśnie działania tego państwa islamskiego, czy terrorystów i tak dalej. I to jakby, to jest, nas interesuje w tej chwili. Przecież chciałbym zauważyć, że nie byłoby może takiej radykalizacji islamu, gdyby Amerykanie i Polacy do Iraku nie wszedł. Oczywiście. To są wszystko naczynia powiązane. Ale oczywiście. Że nagle z nieba spada zły budowanie na ten... Jasne. Saddam Hussein okazuje się był światłym dyktatorem. Tak. Ale jeszcze jeden... Kaddafi też odmodernizował Libię. Po co do Libii było potrzebne? No właśnie. Ale jeszcze jedną uwagę to Francuzi, prawda? Poczynić przy okazji tego napływu imigrantów. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że właściwie tutaj przybywają ludzie, którzy w jakiś sposób są przedsiębiorczy, aktywni, bystrzy, oni po prostu sobie radzą. I okazuje się, odpływa z tych społeczeństw najbardziej aktywny, dynamiczny element, który by mógł tam wspierać, a zostają, najbiedniejsi zostają i ci, którzy najbardziej cierpią, są na miejscu tam. Ci, którzy tu przybywają, to są właśnie ci, którzy sobie radzą. Ponadto, często się pojawia argument, i to już moim zdaniem nie ma nic wspólnego z jakimś humanitaryzmem, Europa potrzebuje rąk do pracy. No to jest humanitaryzm, czy to jest rachunek? Pragmatyzm. No o to chodzi. Także tu jakby też się miesza to wszystko i moim zdaniem bardzo często my jakby nie dostrzegamy wielości tych aspektów, nie o tych dwa. Dostrzegamy, tylko sobie nie radzimy sobie. Nie radzimy sobie, tak. Czy
czym jeszcze ich nie mamy. No właśnie. Ale nie, ale z drugiej strony przecież ich mamy, bo z drugiej strony należy się uczyć na błędach, nie? Innych. Ale proszę Państwa, my jesteśmy dalej społeczeństwem monokulturowym, z mononarodowościowym. Wy poprawiliście jeszcze tego, tego problemu? Nie wiesz. Nawet tyle, co Brudu zapadł, jeszcze on nie zaistniał. No i dlatego o tym trzeba rozmawiać. Ja się boję, ja muszę tak przerwać, bo jeszcze tam nie są multikulty i w ogóle tam nie wiedziemy. No to może będzie kolejna debata w takim razie. Była mowa o kulturze. Ja się wstrzymuję. Dziękuję bardzo uczestnikom, panu Maciejowi.